Czas na wybór bohatera drugiego weekendu w Rock Cup Poland. Na bydgoskim kartodromie rywalizowało ponad 80 zawodników. My postanowiliśmy, tak jak za pierwszym razem, nominować 5, a właściwie 5 kierowców. No właśnie, na początek wybór A. Michalina Sabaj. Za postawę drugiego dnia rywalizacji, kiedy to przez pewien czas jechała w ścisłej czołówce Junior Rocka. Niestety defekt w finałowym biegu nie pozwolił wywalczyć jej pozycji w pierwszej piątce, a na to się zanosiło, ale za tę wspaniałą walkę nasza nominacja. Wybór B. Jakub Szableski. Najlepszy w czasówkach, najlepszy w przedfinałach i biegach finałowych. Był nie do doścignięcia. Wygrał w Cuglach, prezentując fantastycznie równe tempo i za to nominujemy go do nagrody. Wybór C. Adrian Janicki. Kierowca Jastrzębski Racing dominował w swojej kategorii. Jeszcze na piątkowej czasówce był trzeci, ale w kolejnych biegach przedfinałowych i finałowych zostawił rywali za plecami. Za tą dominację nasza nominacja. Wybór D. Piotr Czaja. Najmłodszy wśród nominowanych, ale nie mniej waleczny od starszych kolegów. Wygrywa w trzeciej rundzie, jest trzeci w czwartej rundzie, popisując się przy tym fantastycznym tempem. Mamy nadzieję, że to dopiero początek wielkiej przygody kartingowej Piotrka, jego pierwsze zwycięstwo i może nominacja jeszcze bardziej go zmobilizuje. I jeszcze wybór E. Mateusz Lenart. Zawodnik z Wrocławia zaimponował nam determinacją i fantastycznymi umiejętnościami, które pozwoliły mu awansować w biegu finałowym czwartej rundy z ostatniej pozycji aż na miejsce 10. I za to nasza nominacja. Głosowanie trwa na naszym profilu na Facebooku. Można głosować do północy z piątku na sobotę. Wyniki podamy Wam podczas transmisji z piątej rundy Rock Cup Poland.